Cześć i czołem moi mili, witam was bardzo serdecznie. I teraz tak, już się upewniłem, że wszystko gra i tańczy. Na początku miałem nie robić w ogóle live'a z tego, ale z racji, że ten poziom jest naprawdę powalony, ja go muszę odpalić przy was i pokazać w ogóle, bo wiadomo, poziom trudności rośnie z każdym momentem, każdą następną mapą. No ale tutaj to już naprawdę trzeci raz chyba zacząłem i chyba w tym momencie będzie już dobrze. I zaraz wam powiem co i jak. Czas misji 22 minuty max, nie buduj więcej niż 130 fragmentów torów i unikaj zderzeń pociągów. Okej, no niby się wydaje wszystko jak wcześniej. To teraz tak. Muszę zacząć... Tak, tu mam piasek, tu mam szkło, więc to z tym muszę połączyć, ale problem polega na tym, że tu nie połączę nijak, tu nie zakręcę, nie, tu nie wjadę w ogóle do góry, tu nie wjadę do góry, tu muszę zrobić tunel. Następnie tutaj nie, mogę zjechać co najwyżej w dół, ale to złoto tam na dole do niczego mi nie jest potrzebne, bo to złoto idzie tutaj, więc tu muszę zrobić most. Jest jakiś obłęd. Dalej potrzebuję energetykę. Do energetyki też będę musiał tutaj jebitnie duży most pociągnąć. Za 60 chyba tysięcy on jest. No. Także naprawdę tu jest jakiś obłęd. I na początku samym zacząłem tak stąd prowadzić. Poprowadziłem sobie linię tutaj, poprowadziłem tutaj. Stąd jeszcze poprowadziłem tu. No i jeszcze trochę mi gotówki zostało, ale jak już wysłałem wszędzie max ludzi, to się okazało, że mi wystarczy raptem na wybudowanie tutaj tego tunelu, na nic więcej. Więc co? No musiałem zacząć jeszcze raz. Więc pobudowałem tylko i wyłącznie tu, pobudowałem tunel i okazało, że nie mam pieniędzy, żeby tu pobudować. No to jest jakiś obłęd. Koszmar, teraz chyba już znalazłem jak to przejść i trzeba postawić tutaj mostek. Tu trzeba się połączyć, tutaj stąd doprowadzić linię, tak, i na razie tyle zostawiamy. Teraz musimy sobie zarobić pieniądze, żeby wybudować tutaj tunel. Tunel kosztuje 42 tysiące, więc chwilę się zejdzie, można już zacząć to wysyłać. Ale łatwo naprawdę nie jest. No i tutaj zacznę troszeczkę zarabiać, bo tak, raptem 8 tysięcy będę tutaj zarobił, więc nadal bym 39. To niewiele, ale z racji, że tu będą mi to produkować, no to mogę wysłać znacznie więcej tych pociągów. Co troszeczkę mi tych pieniędzy więcej przyniesie. Liczę na to, że to jednak wypali ten pomysł, bo jeszcze nie wiem czy on wypali, tak prawdę mówiąc, ale raczej wygląda na to, że to jest tak najbardziej sensowne. No i dobra, i mamy 39, jeszcze nas nie stać na tunel, bo 42 tysiące potrzebujemy. Teraz trzeba poczekać, bo 4 wysyłam, także o, teraz możemy już wysłać, żeby całe 4000 dostać, bo jeśli jest na 10 miejsc, a mam 8 zapełnionych, no to zapłacą, pomimo że wysyłam za 4000, zapłacą mi tylko 2, bo zawsze do fulla, więc no trzeba czekać cierpliwie. No i dobra, teraz po tym będę już mógł pobudować, jak ten już dojedzie, będę mógł pobudować, mogę wysłać, za chwilę będę mógł wysłać następny pociąg. Dobra, mamy 42 tysiące. To jest w ogóle jakaś maniana. Dobra, wysyłamy następny pociąg. Będziemy mieli 4 tysiące. I tak, 4 tysiące my potrzebujemy tu się podciągnąć. I teraz stąd mnie to będzie kosztować 2 tysiące. Czyli akurat, dobra, czyli ten pomysł wypali. Nadal do końca jeszcze nie wiem, czy aby na pewno, ale raczej tak. Dobra. Teraz tak, wystarczy, że tutaj podciągnę i już mogę stąd wysyłać droższy ładunek, bo nie za 4000, a pewnie za 8, więc już tyle będzie dobrego. No i właśnie, i już mamy ostatni transport ludzi, mogę wysłać. I już cyk, wysyłamy pociąg i za 8000. Także teraz już zaczynamy zarabiać naprawdę pieniądze, które pozwolą nam dalej się w jakiś tam sposób rozwinąć. Obłęd, zatrzymaj się. Dobra, jedź. No
i dobra, w tym momencie już mogę sobie pory podciągnąć tutaj i mogę wysyłać pracowników nawet tutaj, żeby mi robili szkło. Bardzo dobrze. On też wyślemy. Jeszcze jednego niech jedzie. Oj, 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 oj. Wow, o mały włos. Uff, dobra, następny transport. Nie, to będzie już za dużo. Kurde, dobra, to nic, to nic, to nic. Nic takiego złego się nie wydarzyło. Najwyżej zaraz zatrzymam pociąg. I tyle. Jednak mamy 7. Teraz zatrzymamy, bo tu musi być jedno mniej. Jak już jedzie, dobra, jest. Dobra, wysyłamy piasek. Dobra, jakieś te pieniądze zaczynamy w końcu zarabiać. Teraz dalej. Teraz potrzebujemy, jako chyba pierwsze, stąd się podciągnąć tutaj, żeby to szkło zawieźć jako pierwsze tu i dobre pieniądze na tym zarobić. Tak przynajmniej ja to dedukuję. I tak też zrobimy w ten sposób. Dobra, i teraz już możemy szkło zacząć powoli tam wywozić. Dobra, zawsze to jakieś pieniądze będą. Teraz tak. Dobra, jeszcze jednego pracownika tutaj do piasku wywieziemy. Stąd już możemy szkło wywozić. Już możemy wywieźć kolejnych pracowników. No i teraz powoli możemy zacząć zarabiać, żeby to połączyć. A żeby to połączyć, no to nam jest potrzebny most za 22 tysiące. Idealnie, można by rzec. I chyba tak właśnie trzeba to zrobić. Postawimy most, no i zbieramy dalej pieniądze. Zaraz zobaczymy, co i jak dalej wyjdzie tematem. Bo teraz to by się przydało połączyć tutaj, przejechać dookoła. Dobra, 4000. 4000 możemy wydać na podłączenie tu. Dwójka. Teraz ile my potrzebujemy pieniędzy? Ogólnie rzecz ujmując. Potrzebujemy 26 tysięcy. Teraz się okaże, czy damy radę to w ogóle sfinansować, bo jeśli nie, to trzeba będzie jakoś inaczej to rozegrać. Ale jeszcze nie mam pojęcia jak. Dobra, wysyłamy piasek. Teraz szkło, pracowników. Coś z tego będzie może. Jednak za 20, za 12 tysięcy to już będziemy mieli 30. O, już więcej będziemy mieli. Dobra, 38. Także możemy to finansować. Naprawdę to jest ciekawy temat, jeśli chodzi o ten poziom. Ja już się boję pomyśleć, co będzie dalej. Tylko że najpierw to ja muszę sobie sfinansować drogę, nie tam, a tu. Bo muszę teraz pracowników powysyłać tu, żeby zaczęli mi produkować. A następnie stąd pracowników. Pracowników też, ale i drogę tu musimy myśleć. Dobra, czyli wszystko mamy już jak trzeba. Pięknie. To znaczy prawie wszystko, nie? Dobra, i teraz to tam się produkuje, tu możemy wysłać, niech to sobie jedzie. Teraz tu pracowników, a niech jeszcze do złota pojadą.
dobrze, już będą pierścionki nam powstawały. Czyli tak to było trzeba rozegrać. Zaraz pracowników trzeba wysłać do piaskownicy. Bardzo dobrze. Teraz szkło wysyłamy. Nie, źle zrobiłem. Bo teraz szkło to już jestem na fulla. Trzeba będzie wysłać złoto. Już zaczniemy produkować cokolwiek. Jak tylko ten tu wjedzie, to zaczniemy wyślemy złoto. Proszę bardzo. Dobra. Tak musi to zostać. Stąd wyślemy sobie pracowników tam. Potrzebujemy 8 i 20. 20 potrzebuje. No dobra. Możemy piasek wysłać. Dobra, kolejnych pracowników trzeba tutaj wysłać. Ja tutaj trochę uziemiłem sobie jeden pociąg niechcący. Dobra, to teraz tu pracowników wysyłamy do piasku. Tu wysyłamy pracowników. Dobra, już możemy wysłać ten pociąg. Już się zwolni miejsce. Będziemy mieli jeden więcej do użytku. I możemy zacząć wysyłać już pociągi. Tutaj sobie zrobimy rozjazd. Będziemy mogli wywozić tutaj do miasta. Dobra, najpierw tu sprzedamy. I zaraz będzie można to zrobić. O, już jeden transport niech jedzie. Teraz wyślemy drugi transport i będzie z głowy. Proszę bardzo, dobra, i to już mamy z bani. Już 117 tysięcy, także superancko wyszło. Ale nie zmieścimy się w 13.30, nie ma szans. Dobra, teraz tak, żeby to miało ręce i nóżki, musimy wysłać ludzi. Stąd niech sobie jadą ludziska. Szkło możemy, a brak lokomotyw, kurde, może kupimy. Niech nam jedzie lokomotywa ze szkłem i ze złotem możemy puścić. Oj, 3 złota tylko? No nie, 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 ty zawrócisz się. Zawracaj się, nie będziesz jechać tylko z taką ilością złota. Wstyd. Trochę to spieprzyłem, niestety. Tak, to już bywa. Dobrze. Ja wiem, że stąd mógłbym ludzi wysłać tutaj. O kurwości! Ale będzie bum. Ja pierdziu. Niech to szlak. Niech to szlak, no.
bardzo źle się wydarzyło, bo straciłem ładunek. To złota i ludzi. Dobra, jeszcze ludzie to nie taki problem, ale to złoto. Dobra, wysyłamy ludzi stąd w takim razie. Się przygapiłem niestety. Dobra, teraz żeby się nie puknęli. Ciebie schamuję. Jedź. Dobra, co my tu więcej potrzebujemy? Dobra, możemy się zacząć podłączać i budować resztę. Resztę to znaczy, że moglibyśmy tutaj się podłączyć gdzieś jakoś. Tak, tutaj musimy się podłączyć. W ten sposób. Mamy pracowników. Teraz to musimy podłączyć. Tutaj. Teraz most. Most jest nam potrzebny w tym miejscu za 60 tysięcy. Teraz się podłączamy tu. I tu. No i dobra. I tak jakby byłoby już to rozrzucone, zrobione. Jeszcze by się przydało w sumie stąd pociągnąć nitkę tu. Z tego względu i tu, że pracownicy szybciej będą dojeżdżać. Tutaj oraz tutaj. Jeszcze tu. Dobra. I tak można to zacząć robić już. Teraz. Mam 10 okien. To już jest załatwione. A więc 4 to jeszcze 8 złota. To złoto już mi się tu będzie produkować. Ok, będę miał już wszystko załatwione. Jedno jeszcze szkło będę musiał wysłać. Także mogę już tak, mogę już się skupić na tych miejscach. No okej, dobra, to wysyłamy ludzi. Wysyłamy ludzi w to miejsce najpierw. W sumie jeden pociąg to tu mogę wysłać. Dobra. I teraz złoto już wysyłamy. Stąd też. Niech już jedzie się sprzedać. Jadą sprzedać te pierścionki. I jeszcze jeden wagon, jeszcze jeden, znaczy pociąg. Proszę bardzo, dobra. I będziemy mieli już wszystko zrobione. Stąd będę musiał jeszcze jeden wysłać. I jeszcze jeden z ludźmi. Cholera, nie tu pojechał. O, coś źle zrobiłem. Unikaj zderzeń pociągów. Aha, aha, i jeszcze to. No trudno się mówi, trudno się mówi. Trudno się mówi, żyjemy dalej. Dobra, ty się zatrzymaj. Stąd mogę wysłać już ładunek. Jedź. Jedź. Teraz stąd będę mógł też wysłać pociąg i on będzie musiał sobie pojechać tutaj. Bardzo dobrze. Stop. Dobra, to tak. Stąd wysyłamy ludzi i oni muszą jechać tu, stąd wysyłamy to.
Dobra, wydaje się, że jest wszystko ok. Tak. Ok, dobrze. Dobra, pierścionki już mamy załatwione. Dobra, energia nam się produkuje. To jeszcze wyślemy pracowników. I stąd też wyślemy pracowników. Tu droga jest źle ułożona, tędy trzeba... O kurwości, ten niech się zatrzyma. Też niech się zatrzyma. Uff, w czas i w porę. Zauważyłem, ten niech jedzie tu i tutaj. Dobra, ty już możesz jechać, ty też. Uff. Teraz, żeby tu się mi nie zderzyły. Dobra, ciebie mogę wysłać i już można sprzedać. Pauzuj. Jedziesz. No dobra, niech będzie i tak. Ten już też może je wyruszyć w trasę. Teraz jeszcze pracowników wyślemy. Dobrze jest. O cholera, nie tu pojechał. Dobra, trudno. Trudno, trudno się mówi. Od razu wyślę ludzi. I jeszcze jeden ładunek mogę wysłać. To już chyba będzie ostatni ładunek. Cała elektryczność... Aha, tu cały czas ludzie... tutaj energia się tak po prostu sama z siebie robi. Okej. Okay. Się marnują ludzie w sumie. Niech jadą następnie, bo myślałem, że jak nie jest potrzebne, to się nie produkuje. Dobra. 11. Kurna, znowu źle pojechał. Ja pierniczę. Jego szlak. Mamy 6, tutaj mamy 6, to będzie 12. No i dobra, czyli jest wszystko jak trzeba. Już więcej niczego nie potrzebuję. Jedynie może prądu będę potrzebował. Dobra, można wysyłać. No i dobra, będzie załatwione. Myślę, że w 17 minut się wyrobię. Już wszystko załatwione, tylko to. Dobra. Już się bałem, że może coś przeuczyłem. I tak, 4, 8, no to jeszcze 3, czyli jeszcze jeden i wypuścimy pociąg, niech sobie jedzie. Dobrze mówię? 3, no i dobra, załatwione. Niestety tylko dwie gwiazdki, ale to było, kurde, trudne. Już się boję pomyśleć, co tam dalej będzie, no ale nic, jedziemy dalej. Syberia, 24 poziom na 5. Teraz jest w grze, odprawa, Syberia. Czas misji 23 minuty, nie ulepszaj lokomotyw, nie zatrzymuj pociągów, spoko. Aj kurde, dobra, teraz tak, mamy zboże, tu jakieś puszki będziemy robić, serwy. O, w huk rzeczy jest nam potrzebne. Teraz którędy, jak to się wozi? I znowu prąd jest nam potrzebny. Jest węgiel i ludzie potrzebni do prądu. Okej. Okay.
pierciu maniana. Patrzę, co najpierw by się przydało podpiąć. Póki co ciężko jest stwierdzić. Zboże nie, bo trzeba tunel robić do zboża. Bo musimy się skupić na tej fabryce, na tym i na tym. Tak, ja to widzę. Teraz jako pierwsze by się przydało może podciągnąć się do węgla. No momentu, a jak tu węgiel zdjąć stąd? Kurwości. Też powalone. Nie jest to takie oczywiste. Myślałem, że to będzie oczywiste, a to jednak nie. Czy tak, jak tu nie jest problem, żeby podciągnąć linię. Tu jest żaden problem podciągnąć. Tak tutaj mamy możliwość tylko i wyłącznie tędy. Tędy trzeba będzie. Tutaj. Będzie trzeba zrobić tunel. I tunelem się przebić tu. Czyli węgiel nie taki hop-siup. Czyli najpierw musimy się połączyć z tym miejscem i z tym. Najpierw będzie to miejsce, bo ono będzie nam zyski przynosiło. Największe na razie. A jeszcze tu. Cholera. Niech to szlak. Nie tak to miało wyglądać. Teraz tu jeszcze mamy miejsce. Też to nie będzie złe. Jak już zaczniemy zarabiać pieniądze. Bo tak, tunel mnie kosztuje 32 tysiące. Jak już się dostaniemy do zboża, będzie łatwo produkować bydło, bo tu mamy tunel i tu mamy tunel, więc to są małe pieniądze, żeby połączyć tutaj te małe fragmenty. Jak już będziemy mieli bydło, to bydło możemy sprzedać tu do miasta. Jak już bydło sprzedamy do miasta, to możemy zacząć je później wywozić tutaj. Potrzebujemy 8 konserw. Dobra. No to trzeba tak zacząć działać. Ile to mnie będzie kosztować? 22, a jak to ominę? Też 22. Spoko. Nie robi różnicy. To było w ogóle? Nie ulepszaj lokomotyw i nie zatrzymuj pociągów. Okej, czyli to już mamy. Żeby to podpiąć do tego, to musimy iść tędy. Dobra, to już mamy załatwione. Tylko teraz nam będzie brakowało energii, żeby zacząć to produkować. Teraz musimy się skupić na połączeniu tych dróg, aby zacząć produkować bydło. Zostało nam 21 tysięcy. Ile ten tunel? 32, dobra. Najpierw uzbieramy na tunel 32 tysiące, a później będziemy się martwić resztą. Ok,
póki co tu wysyłamy i tu wysyłamy pociąg. Dobra, tu już jest max, tutaj też będzie max, ale to nie jest problem, bo stąd zaraz mi ludzie zejdą, bo zaczną produkować. Tu możemy zacząć wysyłać pracowników. Było 32 tysiące. Proszę bardzo, już mamy załatwioną sprawę. Możemy się rozbudować w ten sposób. Dobra, tu już jest max pracowników wysłany, teraz będziemy mogli tu wysyłać 4, więc już można wysłać tu. Tysięcy. Przyjrzyjmy się tej sytuacji. Tu jest tyle. O, proszę bardzo, 11 tysięcy. Dobra, to zaraz będziemy mieli pieniądze. Super, super. Będzie można zacząć działać tym miejscem. Mamy 12. Wystarczy 11. Pewnie, że tak. To już wysyłamy pociągi. Niech zaczyna się produkcja. Dobra, teraz tak, stąd trzeba tutaj, żeby było można do bydła prowadzić. Teraz. Teraz jak sprawnie przetransportować. Tutaj jest płyty stali. To miejsce. To jest bardzo dobre pytanie. Jedyne wyjście, jakie widzę, to jest jazda dookoła, tędy. A jeśli chodzi o węgiel, to trzeba zbudować tutaj most. I węgiel transportować mostem tutaj, tędy, w dół i tu. Samo ludzi dookoła, psia mać, będzie to długa droga. No to będzie długa droga. Ta gra by naprawdę była zarąbista, gdyby wszystkie łańcuchy były zachowane od samego początku. Bo tak jak do produkcji tego też potrzebujemy tam węgiel, czy miedź chyba nawet. No a już nie trzeba, także no szkoda, szkoda. Bo wtedy mapa była większa i fajnie by to wszystko wyglądało, bardziej by było to skomplikowane. I to by miało naprawdę rączki i nóżki. Dobra, to i w ogóle żeby nie było na czas, to wtedy to by było superanckie. Dobra, 19 tysięcy, to jeszcze za dużo nic nie ugram, niech to sobie jedzie w ten sposób, a nie w inny. Okej, i teraz tu już mamy 6, to jeszcze nie. Tysiące, tu 4 jedzie, 27.
do kopalni można by było już wysyłać ludzi. Jeszcze patrzę, jaka krótka droga by była do tej kopalni. Jeszcze tu by było można się zawinąć. Nie, nie, tędy nie przejadę przecież. Nie. Tylko ta jedna droga jest jedyna. Nie jedyna, bo jeszcze tu mogę zrobić most i tędy zjechać. A to już za dużo mostów będzie. Za drogo wyjdzie. A tu pobudujmy się w ten sposób. Dobra, niech to tak zostanie w takim razie. Teraz tak, tu mam już 12 stali, które będzie mi potrzebne tu, znaczy 12 ludzi. I wyprodukuję 12 stali, czyli to. I potrzebujemy jeszcze 8 stali. Tu się już produkuje 8 stali, nawet będzie za dużo. Bo już tu ludzi nie muszę wysyłać. Bo już teraz mogę się skupić na wysyłaniu ludzi. Tutaj, do góry. Już nawet mam za dużo ludzi. Pięknie. I teraz dwa pociągi stąd wyślemy. Możemy wysłać jeszcze jeden z ludźmi. Potrzebujemy 8. To już będzie tu 8, 8 tych zboża. To już będziemy mieli zwierzęta, żeby wysłać je tu. Ale potrzebujemy jeszcze 8, czyli dwa pociągi. To jeszcze jeden będę musiał wysłać. Tutaj będzie sprawa załatwiona. Czekaj. To jedzie tu. I tutaj. Bardzo dobrze. Wysyłamy jeszcze jeden transport. To już będzie ostatni transport ludzi. W to miejsce. I jak już dostarczymy ludzi, chociaż już w sumie mogę to wysłać, to zapauzujemy. Tak zrobimy. Myślę od razu dwa transporty. Tu już będę miał 12 fulla. No właśnie. To tak, potrzebujemy wysłać ludzi. Kurde, pełny już. Ajajaj, to nie tak miało być. Nic to nic. I teraz jest super. Teraz jest tak, jak powinno być. W tym transporcie puszczę ten pociąg. A nie, zatrzymuj pociągów. Dobra, w nosie z tymi gwiazdkami już teraz. Jedź. I dobrze, i już teraz będę musiał pobudować tutaj. Tak, tutaj. I zrobimy sobie połączenie. Tylko ja jeszcze potrzebuję tu ludzi. O kurwości, tak to nie zadziała. A nie, zadziała, dobrze. Bardzo dobrze. Dobra, mamy już połączenie. Teraz wysyłamy ludzi. Tędy nie mam jak ich wysłać, ale już będę mógł się połączyć z tym miejscem. Teraz tak, jak to miało być? Te belki. Tak, te belki tu trzeba będzie most i tak postawić. Ile on kosztuje? Będzie trochę skomplikowane to miejsce. Będzie bardzo skomplikowane. Będzie trzeba tu to skrzyżowanie przerobić. 17 tysięcy. Dobra, zbieramy najpierw pieniądze. Dopiero wtedy zaczniemy cokolwiek tu budować. Jeszcze tak, teraz to mogę pobudować tutaj połączenie.
No i będziemy mogli zacząć też wysyłać bydło, bo już zboże będę mógł wysłać, jak tylko się przerobi. Kolejnych ludzi wysyłamy. Już możemy jeden transport wysłać. Niech nie zalega. Bo już będą się te belki produkować. Dobrze, będę już miał 8 belek. Jeszcze jeden transport stąd i jeden transport stąd i będziemy mieli 12 belek zrobionych. Bardzo dobrze. Teraz potrzebujemy 8. To tak, stąd jeden transport jeszcze tu musimy wysłać. Dobra, mamy już troszeczkę tych pieniędzy. Dobra, niech to jeszcze dowiozą. Dobra, stąd możemy zacząć wysyłać pociągi. Okej, teraz tak. Mamy już tych pieniędzy. Krótkę. Trzeba tu przerobić to miejsce. Postawimy tak, to postawimy tu, sobie pojechało i zobaczmy, czy ja dam radę stąd się połączyć, ale pięknie, da radę, bardzo dobrze, nie będzie trzeba burzyć nic, super, bardzo mnie to cieszy, świetnie. Dobra, dwa transporty, czyli 8, już jedzie. Ten transport będę mógł wysłać, stąd ludzi muszę wysłać tu. Teraz tak, co tu jeszcze mogę porobić na już? Na już to ja mogę wysłać ten transport, nie mam pociągu, dobra. To niech jeden pociąg mi tu gdzieś wjedzie. Zaraz będziemy kombinować, co tu wysyłać. Dobra, mamy jeden pociąg z głowy, tu nam dojechał. I teraz co my możemy zrobić? O kurwości, nie tu jedzie. Nie tu jedzie ten pociąg. Masakra. Tego wyślemy dziada. Niech on sobie pojedzie. Tego chociaż dobrze wyślę. Tak, niech to będzie. Teraz wyślemy krówki. Dwa transporty. A tu nam się mogą zderzyć. Dobra, już nam się nie zderzą. Dobra, po transporcie krówek. Zaraz. 8, no to... To mogę wysłać. Ale to już wyślemy do sklepu tu. Chociaż w nosie. Wyślemy to tam. To już będzie też z głowy. I teraz będziemy produkować na sklep tu. Znaczy na sklep do miasta. Dobra. Niech to jedzie. Dobrze. Mamy to. 8 pojechało. Bardzo dobrze, teraz tak. Stąd to już jest. Teraz potrzebujemy 8 krówek.
teraz tak, to już mi nie jest potrzebne. Potrzebujemy ludzi. Trzy pociągi ludzi. Potrzebujemy. Tak, w to miejsce. Dwa pociągi. Tak. 4, 8, 12. Ok. Cholera, nie tu pojechał, no. Pierdzielony. Nie zmieniłem drogi. No to już nic, trudno się mówi. Teraz potrzebujemy ludzi tutaj wysłać. To już ich wysyłamy. Trzy pociągi ludzi. Teraz potrzebujemy tutaj dwa pociągi ludzi. Dobra, i to miejsce będzie już załatwione, można by tak powiedzieć. Można by tak zaryzykować. Dobra, teraz jeśli chodzi o prąd, to potrzebujemy trzy pociągi, żeby zrobić to. Ciekawe, czy jednocześnie... Ej, to trzeba najpierw przygotować wszystko. Ale maniana, no. Trzeba najpierw wszystko przygotować, bo może jednym transportem węgla i ludzi zrobię to miejsce i to miejsce jednocześnie. To by było bardzo dobre. To by było bardzo dobre rozwiązanie. Teraz tak. Stąd. Dobrze. Teraz. Wyślemy dwa transporty tutaj. Ludzi. O, nawet za dużo ludzi mam tu w tym miejscu. Jeszcze kolejne. Pomieszane z poplątanym. Dobrze, tu już prawie jest, tylko... Kurwości. Ale zrąbałem. No spieprzyłem. Ten transport wysłałem tutaj, co już był. A on miał iść właśnie do krów. Ale zjebałem. Masakra. No i przez to się wydłużę. 14 minut już na pewno nie będę miał. A szkoda. Cholera, no. Trudno. Zjebałem mi to po całości. Czyli on tu dobrze jechał, jak zawróciłem. Masakra. Dobra, tu ostatni pociąg jedzie i teraz już do węgla. Jeszcze jeden. Do węgla wyślemy. Ale maniano, no zrąbałem, że hej. Dobra, ostatni do węgla i teraz będziemy się skupiać już na wywożeniu tego tu i produkcji tego i wywożeniu. A nie, jeszcze nie, chwileczkę, najpierw to jeszcze musimy dostarczyć. No, się teraz zejdzie jeszcze z tym chwilę. No i zrąbałem, no.
Dobra, mamy 8, 16. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Teraz już potrzebujemy. To się odwaliło? Kurna, źle pojechał. Ja pierniczę. O Jezusie Maryjo. Maniana, no. Sam sobie wydłużam to wszystko, nie pilnując. A jednak jest 5:30, tak? Całą noc nie spałem. Także może tym będę się tłumaczył. Jeszcze nie wysyłam węgla z tego względu, że nie mam krówek w tym miejscu. A jak wyślę węgiel, to chcę, żeby tu krówki już były. Dobra, teraz go zmienić. O, właśnie. Niech to jedzie. Dobra. I zaraz będziemy mogli już wysyłać pierwszy transport węgla. Tylko muszę być pewny, że krówki dojadą jako pierwsze. Dobra. Już węgiel jedzie i zobaczymy, czy to pyknie. Czy jednocześnie i w tym miejscu dam radę produkować. Teraz tak, to już mogę wysyłać do miasta. Tu z niczym mi to nie koliduje. Kolejne krówki jadą. No i dobrze, wszystko już jest jak trzeba. Dobra, teraz już tylko będzie produkcja. Tak, patrzcie, działa to w jednym i drugim miejscu, super, bardzo mnie to cieszy. Świetnie. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze, super. Dobra, w 18 minut na pewno się zmieszczę. Bardzo ładnie. A chociaż na koniec trochę się udało tu uratować wszystko. Bo o niczym nie zapomniałem. Dobra, i zrobione. Można przyspieszyć. Ostatnie ładunki jadą. No i kurde, godzina pykła na tym jednym zadaniu. Godzina pykła, także nieźle. Jeszcze tylko jedna dolina, no pięknie. 25, czyli już teraz, jak jeszcze 25 nam zostało, nawet 26, bo tego nie zrobiliśmy, to jeszcze trzeba liczyć, że te 26 godzin grania jest. Jak jedna mapa na godzinę czasu, no to nieźle. Czas misji pół godziny nawet. Żaden pociąg nie może przyjechać na złą stację. No i zarób przynajmniej 650 tysięcy. O kurwości. No nieźle. O co tu chodzi? Czy oni mi... Czy jak ja zbuduję tutaj tory, tędy na przykład, to oni mi tu wodę puszczą w pewnym momencie? Nie żartujcie, że to tak może być. Ale maniana, czyli tak, żaden pociąg nie może przyjechać na złą stację i zarób przynajmniej 650. Mamy nowy element, wymaga drut, no ktoś mi powiedział, polimer, no to już było i drut, ok, drut robimy tu, potrzebny jest polimer stąd i miedź i energia, no bo jakby było inaczej, tak. Masakra. Teraz trzeba rozkminić to. O, jeszcze tu węgiel trzeba pobudować. Nie, mamy węgiel. Okej. Mamy tunel. Mamy most.
Dobra, czyli to nie jest problem dostarczyć w to miejsce. Tu możemy się połączyć tak i dostarczyć już ludzi tu. Ale potrzebujemy to, czyli stąd. Żeby tutaj coś zrobić, to tędy musimy się połączyć, widzę. Bo tu by było trzeba tunel zrobić, tędy jechać, to nie ma sensu. Tu się połączyć i stąd czerpać ludzi do tego miejsca. To będzie najtańsze chyba rozwiązanie z tego, co widzę póki co. Dobra, kliknijmy na tor, zobaczmy jak to wygląda. Wygląda to naprawdę słabo. Bardzo słabo nawet bym rzekł. Tak, tutaj i tu węgiel. To i węgiel tutaj dostarczyć. O kurde. Jest to pomysłowe, naprawdę nie powiem, że nie. Trzeba ruszyć tu czerepem. Dobra, to tak, skupmy się na tym, bo polimer będziemy mogli już zacząć dostarczyć i na nim zarabiać. To jest polimer. Tak, polimer. Więc najpierw zrobimy sobie ścieżkę tutaj. Nie tak. Tak też nie. Trzeba zniszczyć, bo tak. Tu potrzebujemy pojechać, bo potrzebujemy dostarczyć ludzi tu. Dobra, czyli tak, tu już ludzi możemy dostarczyć, bo drogę mamy. Teraz priorytetem jest, aby tą ropę, bo to ropa, tak, ropę dostarczyć tutaj oraz ludzi. Okej, najpierw ropa, więc ropę dostarczymy w ten sposób. Nie. Stąd nie, ale stąd możemy. W sposób nie, trzeba zlikwidować drzewo. Dobra. To dostarczymy tak. Ok, to już mamy polimer jeszcze nie zrobiony. Teraz już polimer będzie zrobiony. Mamy jeszcze 20 tysięcy. Co my z tego możemy ukulać? Mamy polimer, potrzebujemy miedź, sztabkę miedzi. Sztabka miedzi jest tu. Tu potrzebujemy się przyłączyć, żeby docisnąć, dowieść ludzi, że najtaniej będzie. Może nie z tej strony, odtąd sobie zaczniemy. Nie tak. Chyba damy radę w ten sposób. Bo to będziemy potrzebować. O kurde, to jest ciężko tam tu dowieść będzie. Wow, no będzie ostro, bo tak, żeby to dowieść, żeby to dostarczyć, to ja muszę. Muszę tędy pojechać i tędy. Naprawdę jestem bardzo ciekaw, co tu się wydarzy. Co z tym będzie? To coś, kurde, będzie. Coś będzie, ale jeszcze nie wiem co. I naprawdę się zastanawiam, co tu wymyślą. No i tak, skoro już to będziemy mieli, będziemy musieli to dostarczyć tędy, a następnie musimy węgiel stąd dostarczyć tu, ale potrzebujemy ludzi, to ludzi trzeba będzie przyłączyć najpierw. Dobra, to najpierw trzeba będzie popracować nad przyłączeniem ludzi do tego miejsca. Zaraz. To nie jest taki hop-siup chyba. No, to nie jest taki hop-siup, cholera. A ja tu chciałbym na górę wjechać, a nie dam rady.
Kiedyś będzie trzeba zjechać w ten sposób w dół, ładnie się nawrócić i przyłączyć w ten sposób i tu pojechać do góry. Ale jak tu ludzi dostarczyć? Aha, tędy, dobra. Ile to będzie w ogóle kosztowało? To jest dość istotne pytanie. Nawet bym zaryzykował stwierdzenie, że wręcz bardzo istotne. Czekaj, czy tu w ogóle będzie dobre połączenie? W tą stronę pojadę. Już w drugą nie. Cholera. Będę musiał stąd zacząć budować, bo muszę tutaj tak wyprowadzić tory, stędy, żebym dał radę tu skręcić tymi torami, a jednocześnie skręcić tu i jeszcze takie połączyć, żeby tu taki trójkąt mi wyszedł, bo stąd ludzi będę musiał wysłać tu, bo tędy nie mam jak ich wysłać. Stąd nie wyślę ludzi tu, więc muszę ludzi tu stąd wysyłać. Okej. Dobra, to zacznijmy działać. Zaczniemy wysyłać tutaj dorobki. I na razie na tym się skupimy. Dobra, poszło. Teraz już mamy ropę, to będziemy wysyłać tutaj do rudy miedzi. Oj. Ej, swoją drogą. Jak tędy pociąg pewnie pojedzie, to mi wyjedzie z tej strony z mapy. To może być pomocne. Ja przynajmniej tak wnioskuję, że tak będzie, aczkolwiek nie musi tak być. Mogę się mylić. Dobra, teraz tu będzie trzeba poprzestawiać. W ten sposób mogę skrócić drogę ropy, bo ropę będę mógł wysłać tędy, w dół mapy. Ona mi wyjedzie tędy i pojedzie prosto tu. No i tak też będzie trzeba wypróbować zrobić. No. Dobra, zaraz będziemy mieli ciutkę pieniążka. Teraz trzeba będzie coś tu wymyślić z tymi połączeniem. Dobra, mamy pieniądze. Teraz co my tu wymyślimy? Dobra, ciągnijmy ten temat. Tu się boję, że coś mogę spieprzyć, ale no nic, zobaczymy. Najwyżej będziemy modernizować. Zaraz. Tędy. Nie, źle. No nie jest dobrze. Źle. Trzeba się poprowadzić tędy. Tu. Kręcimy. Właśnie. I tu już nie mogę się. Cholera. No to się robi mocno problematyczne. Dobra, nie, spoko. Już widzę. Będę musiał zrobić tory w tym miejscu. Tędy przepuszczę tory i się połączę tu i będę wysyłał ludzi. No, to będzie jedyne słuszne rozwiązanie. Bo innego niestety ja nie widzę. Dobra, tu już mamy połączenie, tak? Tak, się połączyliśmy. Dobra. Możemy wysłać ludzi. Możemy wysłać ludzi. Wyślemy ich w to miejsce. Wysyłamy ludzi. A
ciekawe, co tu się od Janie Pawli. Czekam, aż się zrobi 8 i od razu 8 wyślę tutaj. Możemy wysłać kolejnego. O, i zaraz wyślemy 8. Tak, stąd możemy wysyłać pociąg. Dobra, to dwa pociągi wysyłamy. I właśnie, z czystej ciekawości zróbmy ten eksperyment. Wypuścimy pociąg tędy i strzelimy go na prosto. Zobaczymy, co tu się odwali w tym momencie. Teraz tak, do tego węgla będzie problematycznie, lekko mówiąc. Potrzebujemy 10 polimerów. Okej. Okay. Okej. Okay. Wyślemy tu... tutaj dwa, jeszcze jeden pociąg, bo tak. Nie no, bo potrzebujemy 10, tak? Więc to będzie musiało pójść tu, żeby... O, dobra, no, chyba będzie to logiczne. Dobra, pojechał pociąg i co się wydarzyło? Nie ma go nigdzie. Pojechały nawet dwa. Nie ma ich. Cholera, zniknęły. Masakra. Dobra. Mamy 21 tysięcy. Zaraz się okaże, gdzie one pojechały, co się z nimi stało. Więc tak. Ten węgiel ja już mogę sobie... No właśnie, co ja z nim mogę? Ile mnie tory będą kosztować stąd? Dziewiętnaście. Węgiel i to cacko. Dobra, to zróbmy to w ten sposób. To się połączy, nie stać mnie, dobra. Wyślemy ludzi. Już możemy wysłać dwa pociągi z ludźmi. Teraz możemy się połączyć. I wyślemy dwa transporty węgla. To już tyle będzie lepiej. Dobra, gdzie to moja ropa pojechała, cholera? Ja ją wysłałem, ona tu cały czas widzę jedzie, nie zniknęły te pociągi, bo to jest jakaś długa droga. Teraz będę musiał uzbierać pieniądze i tędy drogę wybudować są. Jest, są pociągi, dobra. Okej, okay, i teraz stąd drogę pobudować tu do góry i tu się połączyć. Dobra, jakieś tam pieniądze się pojawiły, może się już uda. Sprawdźmy to. 17. Tak trochę się nie uda, ale to nic. Zaraz niech dojadą tamte pociągi i będzie już można obudować. Zarąbiście. Bardzo dobrze. Teraz już będę mógł wysłać ten pociąg stąd. Dobra. Już mamy załatwione. Będziemy mieli 8 ładunków, 8 tego, tych sztabek. Sztabki będę mógł puścić tędy, widzę. Tu się zrobi połączenia. Później się połączenie zrobi w tym miejscu. Już mogę się łączyć tu. Dobra, bo i polimer zaraz będzie, bo tu, no nie, to polimer to jeszcze, ale już sztabki będę mógł wysyłać. Dobra, tyle zrobiliśmy. Polimer, potrzebujemy jeszcze jeden pociąg z polimerem, znaczy wróć z ropą. Czyli wysyłamy pociąg. Tutaj i teraz, jeśli chodzi o węgiel, to potrzebujemy go
Nie, chwileczkę, źle liczę, bo tylko 5, ja tu patrzyłem, że 10 mi potrzeba. Nie, gówno, prawda, potrzebujemy tylko 5. 10 w sumie, nie, dobra, 10 potrzebujemy, to i tak dobrze wyszło. Ok, czyli węgiel już jest na polimer. Wróć może na sztabkę miedzi. Dalej, sztabki miedzi 12, no to dobra, więcej tego będzie nam trzeba, ale ropa już tylko tyle będzie mi potrzebne, ok. Dobra, zaraz trzeba mi się to wykupić, to będziemy mieli bezpośredni pojazd tam. Nie będzie trzeba kombinować. Dobra, co my tu możemy teraz wykombinować? Możemy wysłać ludzi. Dobra. Stąd możemy wysłać też ludzi. Tak jak mówiłem, to już jest końcówka produkcji, to wyślemy ich tu. I tu, i tu. Opatrzcie, coś się tu dzieje. Mruga. Co to będzie? Ja pierdziu. Okej. O cholera. Ale maniana. Zostaną mi tylko jedne tory. Ale jazda. Dawaj, przywozimy ten węgiel stąd. Czy prędzej. Te sztabki stąd też wywozimy. Kurwości, czyli to o to chodziło. Bez jedyna droga, żeby zrobić te sztabki. Ale miazga. Potrzebujemy jeszcze raz. Ja pierdziu. Przecież to nie idzie wyprodukować tego tak szybko. Chyba, nie wiem, już teraz zgubiałem. Ale maniana. Ja pierdziu, nieźle. Te sztabki tutaj jadą sobie. Ale jazda, no jestem w szoku. Ej, błąd raczej zrobiłem, że wysłałem kolejny pociąg. O 8, no leki to nic. Chcemy ludzi teraz. Ale maniana. To jest jedyna droga. Żeby wziąć te sztabki. Nie. Chyba. Nie wiem. Cholera, no. Tak, tędy, tędy. I tak, do góry. Cholera, no. Niestety, jedyna droga. Nie zawrócę w żaden sposób. Tunel. Tunel mnie tu ratuje. Ale maniana. No się odwaliło teraz fest. Czemu 3? Jak to się wydarzyło? Produkuj mi to. Ale jazda. Produkuj węgiel. Żeby te sztabki dobrze pojechały. Dobra. Ale to już będzie full sztabek.
Masakra. Obłęd jakiś. Dobra. Teraz niech to jedzie. Dobra. Teraz tak, dwie sztabki stąd wyślę. Jak tylko się wyprodukują, to dwie sztabki stąd wyślę. I pokieruję je tutaj, bo dwóch mi tylko brakuje. Kurde, żeby ten zdążył dojechać, zanim produkują się dwie sztabki. Dobrze, zdążyło. Ok, i dwie sztabki wyślę tylko. Dobra, niech to jedzie. I te dwie sztabki już będzie max, który potrzebuje do produkcji tego. A jeszcze potrzebuje resztę. Czyli potrzebuje ile? 12. Tu się wyprodukuje, nie wiem już teraz ile, 6. Zaraz tak, ludzi mogę już tam wysłać. Ale jazda, ja pierdziu. No, to mnie teraz zszokowało. No nie chcę wiedzieć, co wygląda, jak wygląda 50. poziom chyba. Tam musi srogo się dziać. Dobra, niech te sztabki wyjeżdżają stąd. Dobrze, i mamy fulla. Teraz stąd niech sobie pojadą tutaj ludzie. Aha, nie mam. Dobra, to stąd niech to dojedzie. Teraz się nie dziwię, że pół godziny jest na to. Ani cholery się nie dziwię. O, już się napełnić. Nie, niech zdąży. Niech zdąży, niech zdąży, niech zdąży, niech zdąży. Uda się, uda się, uda się, uda się. Uda się. Tak, dobrze, okej. Dobra. I co się wydarzy z moimi torami? Przepadły. Kurde. No to maniana. To odzyskajmy część pieniędzy w takim razie. Chyba, że most można, ej. A nie, można mostów, zobaczcie. Mosty z pieruny jakie, no. Dobra. W takim razie, no, odzyskajmy hajs. To się da. I trzeba tu ładnie się pobudować teraz. Ej, kurna, te sztabki będę woził teraz dookoła, trudno się mówi. Tylko tu trzeba będzie drogę wybudować. Ładną. Okej, tu mam już full, teraz sztabki się będą produkowały. Ja pierciu, to wybudujemy. Tunel. Takie jest połączenie mi potrzebne, takie też. Wróćmy tu. O, takie potrzebujemy. I takie połączenie potrzebujemy. Tak trochę z dupy teraz to wyszło. Bo z tym węglem nie mam co zrobić. No jak cholera, nie mam co z tym węglem zrobić. Dobra, tu trzeba się pobudować. Obejście zrobić. 72 koła, ja pierniczę.
Ale przynajmniej będę miał jakieś połączenie, no. Dobra, teraz już jest wszystko jak trzeba. Okej. Teraz już wodą się nie przejmujemy. To jeszcze trzeba zlikwidować. W sumie to też trzeba by było zlikwidować, tylko może znajdę jakiś sposób, żeby te pociągi stąd wysłać. Tak, gdzie ten węgiel mi potrzebny? Tu jest i tu jest mi potrzebny węgiel. No, wyślijmy te pociągi, zobaczymy co tu się wydarzy. Tu planuję go zawrócić. Zobaczymy czy to mi się uda. Już teraz to jak wjeżdżę na to, co tam się dalej wydarzy. W sensie z tym czasem tutaj. Dobra, ty pauzuj się. Dobra, udało się. Dobra, czyli musi pojechać. Ja pierniczę. Nowym tor zamiast go przestawić. Ja tu jestem. Dobra, czyli w ten sposób to zadziała. Ten węgiel niech sobie jedzie w cholerę. O, tędy. Teraz on wyjedzie tutaj. I my go potrzebujemy. Ale tu jeszcze nie jest połączone. O, właśnie. My go potrzebujemy. Tędy tu, tutaj, tutaj, tutaj. Dobra. Będziesz żyć. Okej, to też sobie jedź. Tak, odnośnie tej ropy, my potrzebujemy 10 ich. Cholera, więcej. 10 to tylko tutaj. A my jeszcze potrzebujemy tam ten polimer wysłać tu. 10, oj kurde, dobra. Zejdzie się tutaj, już się zejdzie. Dobra, teraz możemy już usunąć te tory. One mi do niczego już nie są potrzebne. Trochę się hajsu odzyska. Dobra. I teraz. Zrobimy jeszcze takie podejście i wysyłamy ludzi. Tak, dobrze robię. Teraz wyślemy ludzi tutaj do węgla. Powiem wam, że no, czachadymi. Wyślemy ludzi. Co to jest? A, na złą stację. No, bo wysłałem węgiel. Tak, a nie inaczej. Dobra. Teraz to możemy wysłać. Jestem ciekaw, jakby co by się wydarzyło, gdybym pociąg puścił jeden z tej strony, a drugi z tej strony jednocześnie. Czy one gdzieś tam by się minęły, czy by się zderzyły? To jest ciekawostka, która teraz mi do głowy przyszła.
Dobra, teraz tak, mamy już węgiel, możemy zacząć produkcję i tak i nie. Znaczy nie, no musimy zacząć produkcję, bo nie będziemy czekać na polimer, znaczy. No bo musimy go wyprodukować, no samo nie przyjdzie. Dobra, to wysyłamy. Dobra, już mamy polimerek zrobiony. Stąd pociągi wysyłamy. Pry. Aha, ale ludzi nie wysłałem. No to spoko. Dobra, to teraz dwa pociągi z ludźmi się będzie robiło. Teraz tak, bociana szpak. Dobra, mały włos, ale poszło. Nie, tu żeś pojechał, dzwonię, dzbanie. Drogi nie ustawiłem. Dobra, i to już nam się produkuje. Ja myślę, że my najpierw go sprzedamy. Co tu się... Ach, dobra, się przestraszyłem. Dobra, to ludzi wysyłamy. Ludzi wysyłamy. Moglibyśmy te sztabki zacząć sprzedawać. 10 sztab, cholera, no za dużo. No nic, dobra. To wyślijmy te pociągi ze sztabkami. Te sztabki już byłyby z głowy. Teraz wyślijmy pociągi. Teraz te sztabki, one muszą jechać tędy. O, tu nie ma drogi. Nie wiem, jak to skręcić. Połączę to? Nie połączę, gówno. Teraz wyburzymy to ustrojstwo całe i zbudujemy na nowo. Aha, tu nie dam rady tak jedynie. To też w sumie może da radę w ten sposób. Zobaczmy, jak teraz tu się połączyłem. I teraz węgiel ma iść w tą stronę. Jednocześnie ma iść. Stąd ma czerpać ludzi, tędy ma wychodzić. I gówno, nie tędy ma wychodzić. Dobra, się skopało. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Ha, hi, hi, hi. Kurde. Nie, no inaczej nie dam rady. No i było dobrze, kurde. Teraz nie wiem, jak to połączyć.
Cholera, trzeba zostawić jak było. Czyli tak, stąd tory trzeba przyłączyć tu. Teraz węgiel wychodzi tu. I stąd ma wychodzić tu. Ale stąd jednocześnie... Ej, cholera, teraz to już dupa całkowita. No bo tędy będzie jechało, tędy. Będzie coś musiał tu wjechać i wyjechać tędy. Znaczy coś, no. Konkretnie te rzeczy, te przedmioty. No tak, no innej opcji nie ma, trudno się mówi. Trudno się mówi i żyjemy dalej. Nie ma innej opcji. Niech sobie jadą w ten sposób, nie w inny. Dobra, mamy już to zrobione. Wysyłamy to. Teraz sztabki złota tu już będą dowiezione, czyli to mi już nie jest potrzebne. Tutaj mamy już dowiezione, rozwieźć będzie trzeba tylko, bo jeszcze tutaj potrzebujemy ropę. Dobra, to zaraz ropę tam wyślemy w takim razie. Oj. Ty też stój. Ja pierniczę, ale się teraz nadziało. Zadziało się za dużo. Się zająłem zatrzymywaniem tego, teraz ten mi wraca. Oj, cholera jasna, zawracaj się. Ty też stój. Ja pierniczę, no. Dobra, udało się, całe szczęście. Kurwa mać, przecież się minęły. Ale Boga, no przecież się kurewsko minęły, no. Co za... Dobra, niech stąd jedzie. Kur... Pości, no i teraz Aj, ja pierniczę, teraz potrzebuję. Potrzebuję tu wyprodukować. Węgiel potrzebuję. Niech go szlak jasny trafi. Krew nagła zaleje. Uj. Gdzie ty pojechałeś? Nie, dobrze pojechałeś. Kurwości, no. Węgiel wysyłamy. No to już całkiem przeszło ludzkie pojęcie. Na pewno moje. Jakie potrzebujemy 10. No to w sumie będzie można. Dobra, zaraz tym się zajmę. Gdzie ty jedziesz? Ty jedziesz tędy i tędy. Dobrze, masz drogę ustawioną. Ludzi stąd wyślemy. Niech jadą tu. Teraz trzeba tego pilnować dziada teraz. Sztabki się narobiły, wyślemy z sztabki. Dobra, ty z tym węglem. Kurwości. Dobra. Pojedzie tu. Przecież teraz się nie minął. Dobra. Te sztabki już zawieź pod cholerę. Już będzie spokój. Wiezie 4 sztabki. Dobrze mówię? 1, 2, 3, 4. To niepotrzebnie dymam z tym pociągiem. Chuk, jak dymam z nim, niech jedzie.
Dobra, teraz tak. To trzeba będzie wysłać. Dobra, teraz tak, ta robka, ona ma iść tutaj, do góry. Okej, i tak, ropa nam się zrobi, w tym samym czasie co się zrobi to. Będziemy mogli wysłać pociąg. Dobra, już jedno szajstwo zrobione. Jeszcze, no ja pierniczę, przecież jeszcze ten polimer trzeba zrobić. Nie wiem, co ja zrobiłem, że tego polimeru nie wysłałem tutaj. Tu chyba go wysłałem. Dobra, nieważne. Dobra, uzupełnijmy to. W takim razie, czekaj, tu trzeba połączyć te tory. Ludzi trzeba teraz jakoś wysłać. Nie wiem, jak ja tych ludzi tam powysyłać mam. Do tej ropy. Tak, tu ludzi wysyłam, oni jadą sobie tędy. Dobra, będziemy mieli 8, teraz to trzeba dobrze rozegrać, porę odesłać, zmienić rozjazd. Mamy 4, to jeszcze 4 potrzebujemy, bo już dobrze. To się kurwa mać. Nie mogę tak ludzi wysyłać, no. Niech to szlak czas poszedł się urlać. Powiem wam, już mnie denerwuje ta misja. Nie powiem, że jest inaczej, bo bym skłamał. Dobra, huk, robimy to. Niech to już się zacznie produkować, w cholerę. Ostatnie 2 tutaj do fabryki jadą. A teraz 10 musimy wyprodukować jeszcze tego ustrojstwa. No, oczywiście brakuje ropy, no bo dlaczego by miało nie brakować? Teraz to ja nawet nie wiem, czy się w 24 minuty zmieszczę. Dobra. Mamy załatwione troszeczkę. A ropka niech tam sobie podjedzie. Dobrze jedzie? Dobrze jedzie. Teraz... O, się skończyło produkować. No to coś się tu zadziało ciekawego. Aha. Tak, 5, no to możemy ulepszyć sobie te pociągi, jak po 5 mamy wozić. Niech już te 5 jedzie i mi znika z oczu. To będzie jakby już 10, nie? Polimera, dobra. To te 10 polimeru się wywiezie i
tu jeszcze trzy się wyprodukują i się zawiezie tam. Dobra, tak może być. Wysyłamy w takim razie pociągi z węglem. Zaczynamy produkcję. Teraz tu droga, żeby była dobrze ustawiona, jest dobrze ustawiona. Tak, na zaś wyślemy jeszcze tu do węgla i jeszcze jeden pociąg z ludźmi. Dobra, i teraz mamy już 5 kolejne wyprodukowane. Niech to sobie już jedzie i się sprzedaje. Dobrze. Mamy już 5, to też niech jedzie i się sprzedaje. Pięknie. Dobra, zakończymy to jednak dzisiaj. Jednak dam radę. Lando. Chyba nic nie pominąłem. Jeśli pominąłem, to będę troszeczkę zły. Delikatnie mówiąc, nie, udało się. Dobrze. Masakra. Co tu się od Janie Pawliło, to ja tego nie wiem. No poważnie. Boję się coraz bardziej następnych poziomów. 26 Golden Gate. Zerknijmy na niego. Już dzisiaj nie będę go robił, ale tylko zerkniemy. Zobaczymy, co tu się odwali. Czas misji 23:30. Nie niszcz obiektów o łącznej wartości przekraczającej 10 tysięcy. Unikaj zderzeń pociągów. Spoko. Zerknijmy, co tu się odwali. Aha, tu trzeba to dowieść, żeby zrobić most. Spoko. A żeby to dowieść tu, to trzeba to dowieść pewnie tu. Okej. Okay. Trzeba sobie samemu zrobić most. Pewnie w tym miejscu. Coś tak czuję. No. I w tym trzy mosty bankowo trzeba robić, elektrownię postawić. Ja pierciu, tam nieźle. Pojawił się nowy materiał budowlany. Okej. Okay. Nie no, maniana. Coraz bardziej maniana się robi, także ja już was zapraszam na następne spotkanie, a póki co żegnam się z wami i do następnego. Trzymajcie się i cześć.